Potter i Kamień Filozoficzny. J.K. Rowling. Czyta Paulina Bilska. Trzecia C. W piątek przyszło aż 12 listów zaadresowanych do Harry'ego. Szpara w drzwiach była zabita, więc wciśnięto je przez szczelinę pod drzwiami, wetnięto w szpary po bokach, a kilka wypchnięto przez małe okienko łazienki na parterze. Wuj Vernon znowu nie przyszedł do pracy. Po spaleniu wszystkich listów wziął młotek i gwoździe, po czym pozabijał szpary i szczeliny w drzwiach frontowych i kuchennych, tak, że nikt nie mógł wyjść. Nucił pod nosem, na palcach przez tulipany i podskakiwał przy najcichszym odgłosie. W sobotę wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli. Do domu przeniknęły 24 listy, zwinięte w kulki i ukryte w dwóch tuzinach jajek, które zdumiony mleczarz podał ciotce Petunii przez okno w salonie. Podczas gdy wuj Vernon dzwonił wściekły na pocztę i do mleczarni, próbując znaleźć kogoś, komu by mógł złożyć zażalenie, ciotka Petunia miażdżyła listy na papkę w mikserze. Bardzo jestem ciekaw, komu może aż tak bardzo zależeć, żeby się z sobą porozumieć? Zapytał Dudley Harry'ego. Kiedy w niedzielę rano wuj Vernon usiadł przy stole, wyglądał na człowieka zmęczonego i niezbyt zdrowego, ale szczęśliwego. W niedzielę nie przynoszą poczty, przypomniał szczęśliwie, rozsmarowując dżem po gazecie. Dziś nie będzie żadnych przeklętych listów. Coś spadło przez komin i pacnęło go mocno w tył głowy. W następnej chwili jakieś 30 albo 40 listów wystrzeliło spod okapu kuchennego jak seria pocisków. Dursleyowie zrobili serię uników, ale Harry podskoczył, próbując złapać jeden list w powietrzu. Wynocha! Wynocha! Wuj Vernon zdążył złapać Harry'ego w pół i wypchnął do przedpokoju. Po chwili z kuchni wypadli ciotka Petunia, a za nią Dudley, osłaniając głowę rękami. Wuj Vernon szybko zaczyna z całą drzwi. Wszyscy słyszeli, jak nieprzerwany strumień listów wlewa się do kuchni, odbijając od ścian i podłogi. Dość tego, rzekł wuj Vernon, który starał się mówić spokojnie, choć jednocześnie wyrywał sobie spore kępki wąsów. Za 5 minut macie być gotowi do opuszczenia domu. Spakujcie tylko niezbędne ubrania. Żadnych dyskusji. Wyglądał tak groźnie, że nikt nie ośmielił mu się sprzeciwić. 10 minut później udało im się wyłamać pozabijane drzwi i po chwili siedzieli w samochodzie. Pędząc ku autostradzie, Dudley chlipał na tylnym siedzeniu. Oberwał od ojca po głowie, kiedy próbował wcisnąć do torby sportowej telewizor, wideo i komputer.